Minister z kancelarii Dudy wystawił ocenę rządowi. Nie był łaskawy dla Tuska. Szef BBN Jacek Siewiera wystawił ocenę dostateczną plus państwu za działania w fazie przygotowawczej do powodzi, 4 plus za ratowanie życia i mienia mieszkańców, a 5 minus za usuwanie bezpośrednich skutków powodzi. Zdaniem Siewiery słowa Tuska z 13 września o nieprzesadnie alarmujących prognozach mogły wprowadzić samorządy w błąd. Siewiera był pytany w sobotę w Polsat News, czy jego zdaniem państwo dobrze zadziałało w obliczu powodzi. Szef BBN zaznaczył, że z 4 faz kryzysu ukończyliśmy 3 pierwsze. Jaka ocena reakcji rządu na powódź? Szef BBN odpowiedział. W pierwszej fazie ocena dostateczna plus, czyli w fazie przygotowawczej. W pozostałych fazach, redaktor, 4 i 5 minus. 4 plus, bezpośrednia akcja ratownicza, ratowanie życia i mienia mieszkańców, 5 minus za usuwanie bezpośrednich skutków powodzi, powiedział Siewiera. Podkreślił, że przed nami kolejna faza tej sytuacji kryzysowej, czyli długookresowa pomoc i odbudowa. Pytany, czy rząd daje radę w walce z powodzią i dominują dobre oceny, odparł, że tak. Przyjąłbym, że tak. Natomiast z podkreśleniem bardzo stanowczym, że uzyskanie oceny 3 plus kiedykolwiek w przyszłości jest niedopuszczalne. To powinno oznaczać porażkę, to jest zbyt wysoka cena płacona życiem obywateli, przypomnijmy, że 8 osób poniosło śmierć i stratami o niezwykle dużych rozmiarach, powiedział szef BBN. Siewiera pytany był też o słowa premiera Donalda Tuska z 13 września, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Myślę, że te słowa same w sobie mogły wprowadzić niedoszacowanie powagi sytuacji po stronie wielu przedstawicieli samorządów, powiedział szef BBN. Zadeklarował też, że rząd może liczyć na pełne wsparcie prezydenta przy pomocy i odbudowie zniszczonych przez powódź regionów. A po drugie, jak powiedział Siewiera, rząd może liczyć na bardzo dokładną obserwację, jak ta pomoc będzie realizowana. W niedzielę premier Donald Tusk poinformował, że trwa walka o utrzymanie Głogowa i Nowej Soli przed powodzią, rząd szykuje również program Odbudowa Plus. Podkreślił, że między innymi mosty, drogi, szpitale, szkoły i domy zostaną nie tylko odbudowane, ale będą lepsze i nowocześniejsze niż przed powodzią.